Dzisiaj, kiedy czytałem o tobie dużo i w różnych źródłach, trzy razy spotkałem na pewną zbitkę określeń. Aktorskie zwierzę o diablim lub diabelskim spojrzeniu. Kupujesz to na własny temat, taką definicję? No wiesz, co o tobie mówią, nie? Co? No, że jesteś diabolicznie inteligentny i po prostu rozmowa z tobą jest czasami bardzo ciężka, ale dla człowieka, który się przed to otwiera, jest bardzo dobry, więc jesteś inżynierem duszy. To jest odpowiedź na moje pytanie, Janusz? Ja ci dzisiaj stawiam drinki do końca audycji. Ale nie, co jest większym komplementem? Żeby odejść ode mnie, chociaż to miły temat. Zwierzęcość czy diabelskość w takim zestawieniu określeń? Serio pytam, no bo wiesz, no, no tak, chodzi o tak zwane aktorskie warunki, amplua. No, no ta zwierzęcość, wydaje mi się, że jest w kategoriach nie sierści na moich plecach, tylko tego, że no jakoś czuję się w rolach czasami jak ryba w wodzie, czyli tak jak się mówi, prawda, jak ten zwierz, a diabelskość w oku to jest może ta ciekawość świata i pewnego rodzaju przewrotność, ale bardziej bym wolał, żeby tutaj, żebym zaprosił kogoś, kto na przykład to powiedział, żeby to wytłumaczył, dlaczego tak mówi, niż o sobie mówić w ten sposób. Może powinienem jakoś lepiej z tego wybrnąć, ale tak wybrnąłem, jak potrafiłem. Ale wybrnąłeś szczerze. Dobrze, a ludzie się ciebie boją? No bo twoja aparycja, zdajesz sobie z tego sprawę i też podkreślasz to w wywiadach. Czy nawet koledzy z roboty. No muszę uważać, muszę uważać czasami na minę ludzi, którzy mnie nie znają, bo czasami odnoszą wrażenie, że jestem wkurzony albo... No, kiedyś jedna z wielkich reżyserek powiedziała, no, panie Januszu, bo wie pan co, pan jest taki bardzo wyrazisty. Może ta wyrazistość powoduje to, że muszę panować nad swoją mimiką, bo ona u tego, kto mnie ocenia, czasami wywołuje fałszywe skojarzenia. I staram się być otwarty na świat i otwarty na ludzi, chyba że mnie ktoś w... A używasz czasami wobec własnych warunków słowa uroda? Takiego słowa? Uroda. Nie, uroda specyficzna. Nie, bo chodzi o to, czy twój nietuzinkowy, ale absolutnie magiczny wizerunek był od początku twoim zdaniem przeszkodą, od której uciekałeś, czy atutem, w którym mocno wchodziłeś? Bo jak patrzę się na twoje role, do tego też dzisiaj dojdziemy, bo jest tego dużo, to ja mam wrażenie, że ty się musiałeś zbliżyć do pewnej granicy samoakceptacji siebie ze swoim amplua. Wiesz, nie jestem krytykiem filmowym, ale staram się udawać inteligentnego. A. Dziękuję. Bez odpowiedzi. Zaraz wracam. Nie, myślę, mi się wydaje, że jakby że jako chabior jestem jakiś taki totalnie wyjątkowy w tym kosmosie, więc jakby to cenię, że jestem taki, jaki jestem, a nie jestem podobny do po prostu jeszcze tuzina innych jakby osób, więc bardzo dziękuję rodzicom za to, że się postarali stworzyć takiego wyjątkowego chabiora.